Byłem opuszczony przez przyjaciół i rodzinę. Byłem w desperacji. Ale Jezus mnie uratował. Czas świadectwa. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Księga Objawienia, rozdział 12, wers 11. Witajcie dzisiejszego popołudnia w programie Czas Świadectwa. Mamy dzisiaj bardzo ciekawego gościa, pastora Roda Lewisa, który miał doświadczenie z pogranicza śmierci. To jest powiem o takich doświadczeniach i pastor Lewis w swoim doświadczeniu z pogranicza śmierci znalazł się w niebie. Chcę zatem przedstawić Wam od razu mojego długoletniego przyjaciela, pastora Roda Lewisa. Rod, witaj w programie. Miło być tutaj, Richard. Dobrze znowu Cię widzieć. Pracowaliśmy razem w dawnych czasach i miło mi gościć w telewizji. Tak, to prawda. Przypomnij mi, jakiego kościoła jesteś pastorem? To zielonoświątkowy kościół Emanuel w miejscowości Bentwood, Polish Litchfield, Staffordshire. Jak długo jesteś tam pastorem? Jesteśmy tam z moją żoną ponad 36,5 roku. O, Red, powiedz mi, miałeś to doświadczenie z pogranicza śmierci, a ile miałeś lat, gdy narodziłeś się na nowo? Miałem 16 lat. Okej, nie będę mówił, ile masz lat, ale jesteś narodzona na nowo już od dłuższego czasu, bo nie masz już oczywiście 16 lat. Ja narodziłem się na nowo, gdy miałam 27 lat i również nie mam już 27. Miałeś to doświadczenie, gdy zajmowałeś się ogrodem. Nie, nie zajmowałem się ogrodem. Odśnieżałem podjazd do domu. Kiedy to było? Było to 17 lutego 1985 roku. Okej, i co się stało? Odśnieżałeś śnieg i co było potem? Szuflowałem śnieg i nagle poczułem, jakby niewidzialny nóż wbił mi się w plecy. Nie byłem zdolny stać. Zostałem sparaliżowany. Nie mogłem się poruszać. Tak, nie mogłem się poruszać. Odczuwałem ogromny ból, nie mogłem się poruszać. Naprawdę. Tak, czułem się bardzo źle. Zatem nie mogłem się poruszać. Co stało się potem? Krzyczałem do mojej żony Polly, wzywając pomocy i przybiegła z domu wraz z córką. Okej, co działo się dalej? Pomogłem mi dostać się do domu, posadziłem mnie na krześle. Moja żona, wierząc, że mam coś w rodzaju udaru, biegła do sąsiadów po pomoc. I co dalej? Zanim wróciła, umarłam na oczach moich córek. To był szok dla nich. Umarłeś na oczach swoich córek? Tak, w kuchni. Ile lat miały twoje córki? Susan miała 14, najmłodsza miała 6. Sarah. Heather miała 18. Trzy córki. I wszystkie tam były. Naprawdę umarłeś na ich oczach. Umarłam na oczach moich dzieci i twojej żony. Moja żona wróciła w pośpiechu po tym, jak umarła. Co one powiedziały o twoim wyglądzie? Moja córka Susan powiedziała, że moje ciało zesztywniało, gałki oczne uciekły do góry, twarz zmieniła kolor, przestałam oddychać. Padła w histerię. Nie dziwię się. Co stało się z tobą? To, czego doświadczyłem, to opuszczenie ciała poprzez śmierć i podróż z ogromną szybkością w dół niezwykłego tunelu światła. Byłem świadomy wszystkiego, co się działo. Wszystkie moje zmysły były sprawne i nie było w tym żadnego strachu śmierci. Jako narodzony na nowo wierzący, nie bałem się. Biblia mówi, gdzie jest to śmierci twoje żądło? Gdzie jest twój strach? Gdzie jest to śmierci twój tryumf? Dzięki Bogu za zwycięstwo, które nam daje przez Jezusa Chrystusa. Triumfowałem nad śmiercią. Nie było bólu, strachu, tylko czysta radość, radosna ekscytacja, pokój. Myślę, że pokój nigdy Cię już nie opuścił, bo sprawiasz wrażenie bardzo spokojnej osoby. Tak, jest taki spokój w stresujących sytuacjach, gdy Bóg obdarza nas spokojem. Chcę powiedzieć widzom, że dla chrześcijan lęk przed śmiercią nie istnieje.
Jezus Chrystus usunął żądło śmierci. Wielu ludzi obawia się śmierci, ale naprawdę, jeżeli znasz Boga i Jego Słowo, znasz pokój pochodzący od Ducha Świętego, nie ma lęku, nie obawiasz się śmierci, a Bóg poprzez Twoją wiarę daje Ci zwycięstwo nad śmiercią. Dla wierzącego mogę powiedzieć to z doświadczenia. Przejście do wieczności to niezwykłe wydarzenie. Zatrzymamy się na moment, powiem Ci dlaczego. Obejrzymy teraz krótki klip z filmu Fenomen Łazarza. Będę o tym mówił za chwilę. Będzie to oczywiście grafika komputerowa o pastorze z Afryki, który był martwy przez 3 dni i znalazł się w niebie. Nazywa się Daniel Ekachukwu odwiedza niebo. Zatem obejrzymy ten krótki klip, a potem usłyszymy z pierwszej ręki relację Rada Luisa z jego pobytu w niebie. Zobaczmy teraz ten klip. Zobaczmy posiadłości, jakie Jezus przygotował swoim ludziom. Natychmiast Daniel znalazł się w innym miejscu, gdzie promienne rezydencje znajdowały się tak daleko, jak tylko mógł sięgnąć wzrokiem. To, na co patrzył, było nie do porównania z niczym, co widział na ziemi. Mimo że wygląd przypominał budynki, struktura była niezwykła, wykonana z materiału niewystępującego na ziemi. Sprawiały wrażenie, że żyją, poruszają się. Daniel, Jezus ukończył swoje dzieło. Rezydencje są gotowe, ale święci nie są gotowi. Słychać było odgłos przepięknych śpiewów i uwielbienia i wydawał się dochodzić z wszystkich stron. Daniel zastanawiał się, skąd dochodziły te dźwięki, bo wydawało się, że nie ma tam ludzi. Daniel, pieśń uwielbienia, którą słyszysz, jest śpiewana przez kwiaty. Gdy spojrzał, zobaczył kwiaty kołyszące się w rytm muzyki, które wyglądały, jakby klaskały w dłonie, wykrzykując i wielbiąc Boga. Czekają na świętych. Witajcie ponownie. Mówimy o doświadczeniach z pogranicza śmierci. Jest z nami Rod Lewis z kościoła w pobliżu Litchfield, który miał doświadczenie z pogranicza śmierci i znalazł się w niebie. Przed chwilą obejrzeliśmy pastora Ekachukwu z Nigerii, który był martwy przez 3 dni i odwiedził niebo. Później powiem Wam, jak możecie zdobyć to DVD zupełnie za darmo. Znajduje się tam cała historia pastora Ekachukwu. Film nazywa się Fenomen Łazarza. Wielokrotnie wyświetlano go na kanale Revelation TV. W dalszej części programu powiem, jak otrzymać bezpłatną kopię tego DVD. Rod, powiedz nam o swojej wyprawie do nieba. Jak wspomniałem wcześniej, Richardzie, podróżowałem w dół świetnego tunelu, wyczuwając i wiedząc, co dzieje się wokół mnie, będąc świadomym tego, że jestem w drodze do nieba. Na końcu tunelu zobaczyłem coś w rodzaju chwały Bożej. Biblia mówi, Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jest to piękne, namacalne światło. Wspaniałe, czyste światło Boga, promieniejące z Bożego tronu. I to jest to, co zobaczyłem. Wiedziałem, że miałem właśnie wkroczyć w to cudowne, wieczne światło. I był to niezwykły moment tego doświadczenia pobytu w niebie. Wow, więc było to dla Ciebie wydarzenie, które zmieniło Twoje życie. Oczywiście, Richard. To było wydarzenie nie z tego świata, Richard. Dosłownie, nie z tego świata.
Zatem byłeś w trzecim niebie. W trzecim niebie. Oczywiście. Co stało się potem? Znalazłeś się w niezwykłym świetle, jak gdyby w chwale Bożej. Miałem przejść przez próg i wkroczyć w tę niezwykłą chwałę, gdy usłyszałem dochodzący z dołu tunelu krzyk. Jezu! Jezu! Bardzo wyraźnie. Potem trzeci raz. Jezu. Cóż za potężne imię. I zostałem cały wypełniony tym imieniem Jezus, potęgą tego imienia. Gdy za trzecim razem usłyszałem to imię, było to jak awaryjne hamowanie. I równocześnie zacząłem wracać tunelem z powrotem z taką samą prędkością. Z jaką prędkością się poruszałeś? Nie mam pojęcia. Była to oczywiście ponadnaturalna prędkość. Tak, ale czy wydawało się, że jest to szybko? Bardzo szybko. Zaledwie kilka chwil. Ale było to chwilę po chwili doświadczenie Bożej mocy, odwiecznej mocy. Wow, niesamowite. Kiedy mówisz o doświadczeniu czegoś w rodzaju chwały Bożej, jak jasna ona była w porównaniu ze Słońcem? Jaśniejsza niż jakiekolwiek światło, które można zobaczyć na Ziemi. Jaśniejsza niż Słońce. Jaśniejsza. Było to światło nie do opisania. Coś namacalnego. Coś magnetycznego, co przyciągało mnie do nieba. Wow. Prawdopodobnie chciałeś tam po prostu zostać. Czekałem na to z niecierpliwością. Twoja żona miała inny pomysł, czy tak? Tak. Gdy podróżowałem z powrotem w dół tego tunelu i ponownie znalazłem się w ciele, dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że to moja żona krzyczała imię Jezus. I to ponowne połączenie się z moim ciałem było realnym doświadczeniem, jak bycie wciągniętym do naczynia, wrażenie bycia wciągniętym. Zatem, gdy twój duch opuścił ciało, było to realne wrażenie. Tak. I podobnie, gdy twój duch wrócił do ciała, również realne, ale zupełnie inne wrażenie. Tak. Jest ono realne, niezwykle wyraźne. It's clear as anything. Yes. No mistake. Eternity is so real. Nie ma tu żadnej pomyłki. Wieczność jest bardzo realna. Richard. Yes. Istnieje życie po śmierci. Musisz być przygotowany na to. Zrobimy uwagę, gdyż jestem lekarzem medycyny i byłem uczony, że oczywiście wszyscy lekarze w trakcie swojej praktyki muszą stwierdzać zgony, dosyć często niestety. I to, na co patrzymy, to ustanie pracy serca, zatrzymanie oddychania. Lekarze czasami sprawdzają oczy, czy z tyłu oka widoczne jest krzepnięcie naczyń krwionośnych. W sytuacjach szpitalnych możemy oczywiście zauważyć, czy elektrokardiogram pokazuje płaską linię. Jeżeli ktoś ma podłączony do elektroencefalografu badającego czynność mózgu, to jego linia również będzie płaska. To jest śmierć fizyczna, ale Rod mówi duchu o opuszczającym ciało. I to jest biblijna definicja śmierci. Pamiętacie, że Jezus na krzyżu powiedział: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Oddał swego ducha i umarł. I oczywiście, gdy Rod opisuje swojego ducha opuszczającego jego ciało, tak naprawdę opisuje swoją śmierć. Czy tak jest? Tak. Wers, który kocham, to jest to do Rzymian, rozdział 8, wers 11. A jeżeli mieszka was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego was swego ducha. Jest to zatem działanie Ducha Świętego, posługującego się mocą zmartwychwstania. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Łazarz został wskrzeszony z martwych w ten sam sposób. Duch i dusza łączą się ponownie z ciałem. To ogromny cud. Wiem, że masz dużo świadectw wskrzeszenia zmarłych, czy tak? Tak. Usłyszymy je, ale jeszcze nie teraz. Chciałbym, żebyś teraz przemówił do kamery i może ludzie, którzy oglądają nas, niektórzy chodzili do kościoła, podobnie jak ja. Przez wiele lat uczęszczałem do bardzo znanej katedry w tym kraju.
samego rana przyjmowałam komunię, potem uczestniczyłem w porannym i wieczornym uwielbieniu, ale nigdy nie narodziłem się na nowo, aż do czasu, gdy miałam 27 lat. Ty przeżyłeś to, gdy miałeś 16 lat. Chciałbym, żebyś wrócił się do widzów i powiedział im, jak ważne jest, by narodzić się na nowo, potem pomodlił się i pokazał, jak to zrobić. Czy mogę cię o to prosić? Tak, oczywiście. Sam Jezus w 3 rozdziale Ewangelii powiedział, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Słowo ujrzeć odnosi się do duchowego wzroku. Jeśli twoje duchowe oczy są otwarte, jeśli naprawdę poznałeś Jezusa, wykracza to ponad religię. Jest to relacja z Chrystusem. Jeśli narodziłeś się na nowo, otrzymujesz nową naturę. Jest to boska natura Boga i dzieje się to dzięki Duchowi Świętemu. Ale musisz sobie następnie uświadomić w swoim sercu, że potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz przebaczenia, potrzebujesz Bożej miłości. I gdy Boża miłość zostaje Ci objawiona, Ty po prostu upadasz na kolana i podajesz swoje serce i proś Ducha Świętego, by oddać swoje życie. I wtedy narodzisz się na nowo z Ducha. To dla mnie jest najpotężniejszym z wszystkich cudów, być narodzonym na nowo. Jeśli Jezus tak powiedział, uwierz to. Ja w to wierzę, wielu ludzi uwierzyło w to i przyjęło nowe narodziny i jest to dynamiczne doświadczenie. Nazywam je duchowym przełomem i modlę się, abyś doświadczył tego duchowego przełomu w swoim sercu i życiu. I może chciałbyś poprowadzić krótką modlitwę, do której ludzie mogą się przyłączyć. Tak. Jest to specyficzna modlitwa. Modlitwa, którą pomodlimy się razem, jest dosłownie oddaniem życia Jezusowi, poproszeniem, aby wybaczył Ci wszystkie grzechy. Odwróć się od swoich grzechów, odwróć się od swoich nałogów, odwróć się od sideł szatana, czy to związane z okultyzmem, czy innymi kultami. Potrzebujesz się od tego odwrócić, ponieważ szukasz i zabiegasz o prawdę. I gdy pomodlimy się tą modlitwą teraz, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Pomódlmy się wszyscy. Powtarzaj te słowa za mną. Drogi Jezu Chryste, wierzę z całego mojego serca, że umarłeś na krzyżu, aby mógł otrzymać przebaczenie wszystkich moich grzechów. Proszę Cię dzisiaj, Panie Jezu, abyś mi przebaczył, abyś litował się nade mną, abyś przyszedł do mojego życia mocą swojego Świętego Ducha, abym mógł osobiście Cię poznać. Przebacz mi, Panie Boże, że grzeszyłem i odrzucałem Ciebie. Dzisiaj chcę przyjąć Cię do mojego życia i podaję Tobie moje serce i moją wolę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wysłuchanie mojej modlitwy i wierzę z całego serca, że Ty zmartwychwstałeś, abym ja mógł mieć życie wieczne. Przyjmuję ten dar teraz. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. To była wspaniała modlitwa. I jeśli pierwszy raz się nie modliliście, pastor Rod i ja chcieliśmy Wam pogratulować i powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo ważne, że to zrobiliście. Czy myślisz, Rod, że wszyscy powinni narodzić się na nowo? Jezus powiedział, musicie narodzić się na nowo. To znaczy, że wszyscy. Kto wierzy w Niego, nie zginie, ale ma życie wieczne. To jest bardzo ważne. To najważniejsza decyzja Twojego życia. Jeszcze jedno szybkie pytanie. Niektórzy ludzie są trochę sceptyczni co do doświadczeń z poręcza śmierci. Czy myślisz, że są one obecne w Biblii? Tak, apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 14, został ukamienowany przez swoich przeciwników. Został porzucony martwy za miastem o nazwie Listra. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 12, wers 1-3, odnosi się do tego wydarzenia jako bycia porwanym do trzeciego nieba, gdzie widział i słyszał niezwykłe rzeczy i przeżył doświadczenie przebywania poza ciałem, które teraz nazywamy doświadczeniem z pogranicza śmierci. I to jest dokładnie to, co mnie spotkało, gdy zostałam pochwycona do trzeciego nieba, a następnie, na skutek modlitwy mojej żony w imię Jezusa, powróciłam do swojego ciała i właśnie dlatego moje życie zostało całkowicie przemienione
z powodu tego doświadczenia. Medyczna diagnoza w Twoim przypadku to był udar, tak? Tak, gdy zabrano mnie do szpitala Birmingham, przeprowadzono badania, specjalista powiedział, że jest to uszkodzenie tętnicy mózgu. I poprosił moją żonę, by przekazała mi, że nie będę mógł lecieć do Ameryki w następnym tygodniu, gdyż mój stan wymaga natychmiastowej operacji. Taka była diagnoza. To niezwykle interesująca historia, potężne świadectwo. Nie wiem, czy interesujecie się takimi doświadczeniami z pojęcia śmierci, gdyż ja bardzo. Byłem lekarzem medycyny, ale 15 lat temu przestałem praktykować zawód i zacząłem podróżować do wielu krajów, porozmawiać przede wszystkim o takich doświadczeniach. Możecie przeczytać historię pastora Adeluisa w tej elektronicznej książce Ostatnia granica. Nie można jej kupić, nakład został wyczerpany, ale można ją pobrać z mojej strony freechristianteaching.org. Mam nadzieję, że nazwa pojawi się na ekranie. Świadectwo Adeluisa jest w tej książce. Można je pobrać i zapisać na pulpicie w ciągu 45 sekund. Zawiera ona 26 opowieści. Jest jeszcze jedna książka o tytule Poza ostatnią granicą. Jest tam kolejnych 26 historii. Mamy również trochę płyt DVD, które również są bezpłatne. Możecie je obejrzeć na stronie freechristianteaching.org. Nie sprzedajemy nic na naszej stronie. Wszystko, co się tam znajduje, jest bezpłatne. Przede wszystkim fenomen Łazarza, który został nakręcony przez hollywoodzkiego reżysera, oparty na historii z tych książek. Trwa 100 minut i klip, który widzieliście wcześniej, jest właśnie z tego filmu. Możecie usłyszeć o odwiedzającym niebo pastorze Dawidzie Kaczuku, którego widzieliście wcześniej. Następne DVD, Ostatnia granica, na którym wielu lekarzy wypowiada się o doświadczeniach z pojęcia śmierci. Jest to medyczny, nie tylko religijny temat, też wielu lekarzy, łącznie ze mną, wierzy w doświadczenia z pojęcia śmierci. Kolejny to, czy chciałbyś pójść do nieba, gdy umrzesz. Jest to ewangelizacyjny film, są na nim klipy z dwóch poprzednich filmów i kończy się modlitwą o nowe narodzenie. Ten ma tytuł Co dzieje się, gdy umrzesz? Rozmawiam tam z Howardem Konderem z programu Revelation TV o tym, co dokładnie się dzieje po naszej śmierci. I ostatni, doświadczenia z pojęcia śmierci, nagrane niedawno z Jamie Balogan, prezenterką z programu Revelation TV. I dwa będą wkrótce dodane. Jedno to oczywiście świadectwo Rada Louisa, 28-minutowe DVD i drugi świadectwo Christine Estelle, która umarła i znalazła się w piekle. Stało się to, zanim narodziła się powtórnie. I na końcu, nie lubię o tym mówić, ale są ludzie, którzy nie mają komputeru i wielokrotnie byłem proszona o książki w formie papierowej, które można by zakupić. Nie jestem zainteresowany tym, aby ktokolwiek wydawał pieniądze na moje materiały. Możecie kupić tę książkę w chrześcijańskich historiach lub na amazon.uk. Nazywa się Powrót z wieczności. Jest w niej opisana historia Roda Louisa oraz Christine Estelle. Jeśli zdecydujecie się kupić tę książkę, pamiętajcie proszę, że nie kupujecie od mojej organizacji, gdyż oddaliśmy prawa autorskie komuś innemu i kupujecie od nich. Nasza organizacja jest charytatywna i sami nie sprzedajemy absolutnie nic. Zostało nam jeszcze 5 minut. Jeśli możesz, chciałbym, żebyś jeszcze coś powiedział naszym widzom. To wydarzenie miało na Ciebie taki wpływ, że nie tylko zmieniło Twoje życie, ale zaczęły się dziać pewne rzeczy. Zaczęłeś wskrzeszać ludzi. Czy to prawda? Tak, 12 miesięcy po moim osobistym doświadczeniu z pojęcia śmierci mówiłem kazanie w moim kościele, kościele Emanuel, pobliżu Litchfield. Pamiętam dokładnie, o czym mówiłem. Był to psalm 133. Oto jak dobrze, jak miło, gdy bracia mieszkają razem tam. Pan udziela błogosławieństwa. I gdy głosiłem, starszy mężczyzna wyszedł do toalety. Kontynuowałem kazanie, ale wkrótce jedna z kobiet przybiegła, wołając pastorze, proszę iść za mną, szybko. Wszedłem za nią. W przedsionku kościoła ten mężczyzna leżał martwy na podłodze. I mówiąc o namaszczeniu, ta kobieta poprosiła, abym otworzył swoje dłonie i wylała na nie buteleczkę oliwy z oliwek i powiedziała, połóż je na jego głowie, szybko.
Gdy położyłem ręce na głowę tego martwego człowieka, namaszczenie było nade mną i rozkazałem demonowi śmierci odejść, a temu mężczyźnie powrócić do swojego ciała i być całkowicie uzdrowionym. Natychmiast on wrócił do życia. Sanitariusze przyjechali, szukając martwego człowieka. Zabrali go do szpitala na badania. Po tym wydarzeniu żył on kolejne 10 lat. Potem odszedł, by być z Panem. Inny mężczyzna, około 2 lata temu, w lokalnym anglikańskim kościele, ojciec Panny Młodej, po tym jak pastor skończył kazanie, przewrócił się, umarł i pospieszyłem tam. A kiedy pielęgniarki skończyły reanimację, położyłem na nim ręce i pomodliłem się w imię Jezusa Chrystusa, a mężczyzna powrócił do życia. To stało się 2-3 razy w moim życiu i służbie. Co za dynamiczny cud. Przypominam ten wers, gdzie Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Tak, to Ewangelia Jana, rozdział 11, wers 25. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To powiedziawszy, zawołał: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Amen. Wow. To było niezwykle, gościć Cię w programie, Rod. To doświadczenie spowiednicze śmierci to niezwykle potężna rzecz. Czyż nie? Co może być ważniejsze, piekła czy nieba? Gdyż wieczność jest nasz zawsze, czyż nie? Wieczność jest nasz zawsze, więc co może być ważniejsze niż narodzenie się na nowo? A życie jest takie krótkie. Życie jest tak krótkie i wszyscy będą musieli stanąć twarzą twarz ze śmiercią. Upewnijcie się, że jesteście gotowi. Przygotujcie swoje serce przed Bogiem i oddajcie swoje życie Jezusowi. Dzisiaj to jest tak ważne. To jest dzień Twojego zbawienia. Niech Bóg Was błogosławi. Niech Bóg Was błogosławi. To miało ogromny wpływ na Twoje życie. Oczywiście narodzenie się na nowo było bardzo ważne w Twoim życiu, ale ta wyprawa do nieba całkowicie jest zrewolucjonizowała, czyż nie? Bo wiem, że mówisz o tym cały czas od tamtej pory. Cóż, Bóg przekazałby iść na cały świat i głosić ten dar zmartwychwstania. I czy jadę do Indii, na Ukrainę, czy też tylko na drugą stronę ulicy, dzielę się moim doświadczeniem przy każdej danej przez Boga okazji. Radością jest żyć dla Jezusa. To jest ekscytujące. To największa przygoda życia. I nie możesz sobie pozwolić, by przegapić tę historię. Więc zacznij iść z Jezusem i odkryjesz wspaniałe rzeczy. Dziękuję bardzo, że byście z nami. Mam nadzieję, że podobała się Wam relacja pastora Roda Lewisa z pobytu w niebie. I pamiętajcie proszę o freechristianteaching.org, gdzie możecie zdobyć dużo więcej świadectw, filmów, książek, DVD zupełnie bezpłatnie. Dziękuję, Rod, za przybycie. Wspaniale było Cię gościć. Zapraszam Was ponownie na kolejny czas świadectw. Dziękuję, że byliście z nami.